Witam Was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Juken, a przed Wami 24 odcinek z Eurotrack Simulatora 2 serii. Zaczynamy od zera do milionera. W poprzednim odcinku, moi drodzy, o dziwo, wbiliśmy kolejny level, chociażbym w życiu się tego nie spodziewał. No, dzisiejszy odcinek, jak zwykle, trzeba zacząć od spraw technicznych, bo tutaj ta seria polega na tym, że całe levelowanie odbywa się zawsze na Waszych oczach i niczego nie robię poza odcinkami. Przede wszystkim, co jest ciekawe, w poprzednim odcinku mieliśmy tam 6,0 tam ileś procenta, nie pamiętam. W każdym razie, no, można przyjąć 0,77%. Odkryliśmy mapy, więc bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. No, o wykroczeniach drogowych to już nie ma co mówić. 2 albo 3 dostałem za prędkość w poprzednim odcinku. Tak jak mówiłem, słuchajcie, ja na pewno w dzisiejszym odcinku już tym manem jechać nie chcę, bo on jest 300-konny, nie da się nim jechać. No trudno, wepchniemy go pracownikowi. Ale właśnie, a propos pracowników, to zobaczmy, jak tam nasi pracownicy. Szczególnie, że tutaj z tego, co widziałem, to chyba ta pani, no ma szczęście, że pod rząd nie zrobiła nam straty, bo byśmy się musieli rozstać. Ten pan spoko. To może ta Ariella, bo chyba innej nie mamy. A, ta zarobiła minus, minus, a tutaj 500 tylko. No dobra, no ale że ma dyszkę, ma 7000, jeszcze nie ma długodystansowca wbitego, to powiedzmy, że jeszcze możemy dać jej szansę. Moi drodzy, plan jest taki, nie wiem ile my będziemy potrzebowali pieniędzy. Dzisiejszy odcinek będzie na zasadzie takiej, moi drodzy, że... Okej, jedną ciężarówkę, no dobra, to weźmiemy ten kredyt jeden, bo go oczywiście po odcinku zaraz spłacimy, kończąc odcinek. Możemy wziąć, bo my możemy wziąć jeszcze jeden. Czekajcie, tu jest 12%, tu jest 18%, a ten jest 20%. Dobrze, widzowie, my i tak to chcemy spłacić po odcinku. Jak dają, to bierzemy. Dobra. Także robimy taki manewr, że garaż powiększamy, bo to się bardziej opłaca, jak widzicie. W taki sposób, niż byśmy mieli kupować kolejny na 3. Dobrze. Troszkę nam pieniędzy zostało. I teraz tak, jedną ciężarówkę przeniesiemy. Przeniesiemy, moi drodzy, do garażu. Chyba tego w Finlandii, tak. Dobrze. Wygląda, że jest sprawna, więc powinni jeździć. I zobaczmy, jak wygląda. Cały czas, jak widzicie, kupujemy używane. Ale też jesteśmy z tym ostrożni. O, tu jest jakiś man, ale pieniędzy trochę dużo kosztuje. A gdyby to Volvo, dużo ma uszkodzeń i zużycie części, więc boję się, że naprawa będzie droga, a boję się, że po prostu pracownik nie będzie chciał tym jechać. Ale jak widzicie, to się wszystko zmienia tak dosyć jak w kalejdoskopie i teraz te ciężarówki są wyjątkowo drogie. Szczególnie, że my mamy tu 300 tysięcy do dyspozycji, więc siłą rzeczy stać nas na to Volvo bądź na tego DAF-a. Ale DAF ma o wiele więcej z użytych części. Ma 27, 22, 28. No może bym z tym Volvo zaryzykował. Jakie? O, silnik ma, o, zbiornik paliwa ma spoko. Słuchajcie, najwyżej się sprzeda, aczkolwiek rzadko polecam kupować te 3-gwiazdkowe, bo to się źle kończy, lepiej chociaż 4 gwiazdki. Natomiast tu mamy fajnego manika, ale jak widzicie, no nie stać nas. Także jeżeli chcemy ten zakup w miarę ogarnąć, to niestety musimy zrobić to w ten sposób. Jak już wzięliśmy kredyt, żeby on na siebie zarobił, zaraz się oczywiście przekonamy, moi drodzy, czy ten manewr nam się opłacił. Także 2 pracowników zatrudnimy. Już bym teraz brał, no to ta pani by szła na pierwszy plan, bo ma jednego długodystansowca, przejrzyjmy. Nie ma więcej, tak za bardzo. Tutaj jest pani długodystansowiec, no tak słabo to wygląda, powiem wam szczerze. Nie wiem, czemu same panie nagle nam się tu pojawiły. Czemu nam się same panie pojawiły? Wiecie co, ta pani byłaby spoko, bo ma jakieś ADR-y jeszcze oprócz długodystansowca, no to spoko, no to jak są same panie, no to jak nie mam nic do tego, tylko ciekawe, czemu same panie nam się pojawiły. Ta pani Helga byłaby nawet spoko, bo ma już coś niecoś poawansowane i tylko by długodystansowca mogła sobie wyrobić.
No to ja sobie sam jakby teraz utrudnię życie, biorąc to w ten sposób. Ale trudno. My pojedziemy oczywiście, widzowie, na szybkim zleceniu. Helga, czyli Helga ma mieć długodystansowca. Ostatnio zapomniałem tego ustawić. Znaczy tam się nic nie stało, ale lepiej od razu tego pilnować. Oj, widzowie. Oj, widzowie. Zobaczcie, nasze Volvo nam nie pojedzie. Bo jest na czerwono. Widzicie? To jest dowód, dlaczego czasami używanymi ciężarówkami wam nie chcą jeździć pracownicy. Ajajajajajajajaj. Moglibyśmy to Volvo, słuchajcie, naprawić, ale... No możemy sprawdzić. No zobaczcie, jaki by był renowacji. No to w ogóle nie ma szans. No to troszeczkę się wkopałem teraz. No będziemy strzelać po prostu, słuchajcie. Tu już wiadomo, że to zużycie jest o wiele gorsze. Tu mamy tego mana. Znaczy wiecie, ja mam w planach, powiem wam tak, man nie ma zużycia, tylko ma słaby silnik. Powiem wam tak, widzowie, ja mam generalnie taki plan, że ja chcę... mogę z tego zlecenia po prostu spłacić kredyt. Bo i tak miałem... ale tu jakby... Kurczę... Powiem wam tak, te kredyty, o tyle jest dobrze. A, to niewiele nam dało w zasadzie. 300 tysięcy. O, ale się wkopałem. 330, czyli mogli, tego na pewno nie kupimy DAF-a, bo on no, ma dwie gwiazdki, czyli mamy, no to już w ogóle, bo zobaczcie, jakie tu są uszkodzenia. Możemy tak sobie dobierać, ale zazwyczaj jak są dwie gwiazdki, to się to źle kończy. Reszta są... Widzę czterogwiazdkowe, znaczy pięcio, no i tu już jest cena. No nic, słuchajcie, no to może ja ten kredyt spłacę. No nic, niech ten pracownik tam sobie będzie już. Najwyżej nie będzie jechał. No mogę spróbować, ale ten Mercedes to już wiadomo, że będzie na czerwono. To już, no nie wiem, mogę spróbować tego. Jakby na tym 208, słuchajcie, na tym jakby też tak aż nie tracimy, tak? Jak się, no tam możemy stracić minimalnie. Więc jakby no to już taką stratę to... Nie widzicie? Pani Helga nie pojedzie. Kurde, no. No nic, no mógłbym podjechać oczywiście. Zobaczcie, jakie to są koszty za naprawę. To w ogóle nie ma... Sami rozumiecie. No oczywiście można by, widzowie, zrobić tak, że ja bym spróbował tą ciężarówką jechać. I bym sobie nią pojechał, bo... No właśnie, bo ja mogę pojechać jakąś używaną. Zobaczmy rynek pracy, poczekajcie. Bo w tej chwili możemy wziąć tylko te zlecenia i to takie no są... No raczej bliżej 200 tysięcy, nie? Chociaż ja wam powiem szczerze, mam ochotę. O, tu byśmy sobie do Macedonii, chociaż jechaliśmy. Takim dafikiem bym sobie nawet poleciał. Tutaj jest delikatny ładunek i jacht królowa. Aha, to jest to. O, ale tu nie jechaliśmy jeszcze. Tu by można pojechać do Szwecji chyba. Ten kawałek Litwy byśmy przetrwali. Dobra, słuchajcie, ale to są zlecenia właśnie w granicach 200 tysięcy. A jeżeli byśmy mieli ciężarówkę, no to te zlecenia będą lepsze. Poczekajcie, sprawdźmy jedną rzecz. No, to już nie ma za bardzo pola wyboru, jedynie takiego szajsa byśmy mogli kupić. Czy ja bym chciał takim szajsem jechać? Jedną trasę, żeby mieć większą kasę za zlecenia, bo zobaczcie, o co mi chodzi, widzowie. Tylko my nie zrobimy szybkiej podróży. To jest jedna rzecz, od razu wam mówię, kupowanie tej ciężarówki nie ma sensu, bo nie zrobimy szybkiej podróży. Bo i tak będzie trzeba ją naprawić. A naprawa? Dobra, sprawdźmy, widzowie, będziemy się tu szczypać. Ja, pamiętajcie jedną rzecz, kochani. Ja niektóre rzeczy robię też po to, żeby wam, no powiedzmy, pewne rzeczy pokazać, tak? Może przez to też, że i odcinki są dłuższe. No bo chcę wam po prostu pewne rzeczy mocno tutaj pokazać. No właśnie, do serwisu musimy
Zobaczmy tutaj. Okej, okay, dobra. No to my sobie do serwisu podjedziemy. Zobaczymy, czy ta ciężarówka nam podjedzie, a może być tak, że z Poznania weźmiemy po prostu jakieś zlecenie. Już wam mówię, moi drodzy, dlaczego jakby to teraz robię. No bo pamiętajcie, w tej serii też staram się wam nieco też i pokazać, nie? No ja bym dał radę nim jechać. Nie musiałbym go nawet tutaj, powiem wam szczerze, naprawiać. Tego Mercedesa. Ale zobaczmy w ciekawości, bo ja mam właśnie... Oj, ja mam pewne rzeczy też chcę, słuchajcie, pokazać, żebyście... no widzieli, o co chodzi, tak? Bo często były takie komentarze, pytania pod odcinkami, dlaczego wam na przykład pracownik nie chce jeździć ciężarówką. No to jakby ja wam to na żywca teraz pokazuję, tak? Ale czy to oznacza, że my nie możemy... O, mandat? Nie dostałem mandatu. Aż o dziwo. Chcę wam pokazać, dlaczego ja na przykład... Co znaczy ten czerwona ciężarówka, że właśnie wam nie chce jechać, ale chcę wam pokazać, że ja na przykład mogę taką ciężarówką, prawda, pojechać. To nie jest, widzowie, tak. Jeśli bym zrobił napraw wszystko, zalecenia serwisowe. No nie, no zobaczcie, to tutaj absolutnie nie wchodzi to w grę. Nie wiem, czy aż tak bym chciał tutaj ryzykować. Jest duże zużycie części, także... Ale przeliczmy. To wtedy byśmy mieli ciężarówkę za tamte 300 tysięcy z hakiem. Nie? Naprawa plus to, co... jakby zapłaciliśmy za tego Mercedesa. No, czy nie jest on ładny jakiś? Mi się akurat nie podoba. A no właśnie, bo kiedy go naprawimy w ten sposób, możemy go dać naszej pracownicy. Widzowie, no to też jest jakaś opcja, nie? Tylko tu musimy z jednej rzeczy zrezygnować. I teraz pytanie, czy to tak się da? Czy to tak się da, moi drodzy? Żebyśmy nie wkopali się. Gdzie tu jest najmniej? No tylko tutaj jest kabina. Nie wiem, tu. Tu jest 200. A może tak? Napraw wszystko, potwierdź. No nie. Dajmy te, gdzie jest najwięcej. No nie, no z kabiny nie chcę naprawiać. A, bo na minusie wszedłem. Dobra, widzowie, bo ja wszedłem na minus. A sruj, tak to spłacimy. My tego nie spłacimy, widzowie. I teraz jest pytanie. I teraz będzie pytanie, moi drodzy. Czy jeżeli my wejdziemy sobie tutaj... Widzicie, nadal ten Mercedes jest na czerwono, czyli nadal byśmy musieli go naprawić mu tą, kurczę, kabinę. Czyli to. Nie wiem, dlaczego udało nam się na minus wejść. Widzowie, nie mam zielonego pojęcia, czemu weszliśmy na minus, czemu się udało. Ale teraz ta ciężarówka po tych naprawach już nadaje się do jazdy. I żeby było to jednak w myśl całego zadania, to musimy jednak tą ciężarówkę przenieść do Finlandii, do tej pani. Żeby już ona mogła sobie w trasę nią jechać. Ja wiem, że to, co zrobiłem teraz, jest głupie i to jest oczywiście droga bardzo szybka do bankructwa. Natomiast nie bójcie się, ja jestem w 100% świadom tego, co robię, bo mamy 24 godziny na spłacenie kredytu. Znaczy, no nie do końca 24, bo do 12 to trochę mniej, tam 21, nie? Ale ja sobie w tym czasie właśnie mam ochotę zrobić, słuchajcie, tylko o 15 w deszczu byśmy wyjeżdżali, wiecie co? Zróbmy jeszcze. Jeszcze jeden manewr, widzowie, zrobimy. Aha, bo ja nie mam ciężarówki. Ej, już tego nie zrobię, bo ja nie mam ciężarówki. Dobra. Widzicie, zamotałem się. To tak jest, jak się ciągle jeździ swoją ciężarówką. No i teraz tak, mamy... Według ceny, ja bym chciał teraz takie zlecenie powyżej 1100 tylko. Nie chcę takiego dużego zlecenia. Tak też któryś z widzów pisał, żeby powtórzyć jeszcze duży ładunek gabarytowy będzie. Może nie dziś, ale kiedyś tam będzie. Słuchajcie, ja chcę teraz zrobić kurs, w którym będziemy mieli zlecenie troszkę tak w granicach 1100. Nie za długie.
albo przynajmniej 850. No już nawet mógłbym tą renówką jechać, przy czym cena mi nie odpowiada. O, tutaj z manem. O, do Hiszpanii. Dobrze, widzowie, pięknie. Tym bardziej, że tutaj właśnie ostatnio w tym Sassari byliśmy i Hiszpanię zwiedzimy do Portugalii. Proszę bardzo, takiej trasy nie mieliśmy. Co to jest? Frezarka do asfaltu. Proszę bardzo. Ładunek o wysokiej wartości. Ciężki ładunek. Myślę, że man da radę, bo ma 640 koni. Proszę bardzo, widzowie, przyjmij zlecenie. Bez zastanawiania się, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Oczywiście, gdybym jechał teraz swoją ciężarówką, moi drodzy, to no, sytuacja byłaby oczywiście zupełnie inna, tak? Bo, czemu się coś, co tu się stanęło? Czekajcie, popsuło się coś. Sytuacja byłaby zupełnie inna. Aha, to jeszcze to, bo to też trzeba niestety włączyć, jeżeli chcemy. Bo wiadomo, że miałbym troszkę więcej pieniędzy, nie? Za to zlecenie. Nie takie troszkę, bo tak na upartego to te troszkę, słuchajcie, te troszkę to nie byłoby takie troszkę. Bo to by było... Dobra. To się to nie byłoby, widzowie, takie troszkę, bo te troszkę to by było po prostu sporo pieniędzy, wbrew pozorom, bo 50 tysięcy nawet jest różnicy. Stój tym autobusem, bo jadę. No i nie puścił gnojek. No i następny nie... No co za ludzie, nie puszczą. W tej Hiszpanii jacyś tacy. A bez mojej dostawy byście, kurczę, asfaltów nie mieli. Ja mam frezarkę do asfaltu wiozę. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Dobra, zobaczymy, jak to tam się pojedzie z tą frezarką. Aha, no jakąś muzyczkę by wypadało włączyć. Dajcie tu jakąś muzyczkę, czekajcie. Może tutaj. O. Jedziemy z ciężkim ładunkiem, więc raczej no oczywiste, że w jakiś tam sposób będzie... Będzie realistyczna jazda, no bo trudno, żeby z taką frezarką do asfaltu lecieć, nie wiem, po 120. Zobaczcie, jaki mamy wielki ładunek. Olbrzymiasty. No, także... No, w tym odcinku na pewno, moi drodzy, na pewno nie... Nie wbijemy kolejnego levelu, przy czym sprawa też jest taka, moi drodzy... A dobra, nie będę odkrywał, nie chce mi się. Tak zatrzymałem się, bo patrzyłem, że jest znak zapytania, ale pojadę teraz nie swoją ciężarówką, to też nie będę płacił za paliwo i za inne rzeczy, ale stwierdziłem, że nie, bo i tak mamy dużą trasę przed nami. Do Hiszpanii fajnie, czyli znowu odkryjemy trochę trasy. Właściwie w tym mieście, chyba nawet w tym dokładnie miejscu. Trzymaj się prawej strony, a następnie... Kończyliśmy, słuchajcie, poprzedni odcinek. Ja tutaj jechałem właśnie do... Zjedź w prawo. Do tego miejsca. Wtedy własną ciężarówką, a teraz zaczęliśmy na szybkim zleceniu. No... Powiem wam tak, czasem lubię sobie pozmieniać, aczkolwiek jeździłem własnym manem, więc jakby mnie w tej chwili, no nie zmieniliśmy w zasadzie ciężarówki, tylko tyle, że ona jest mocniejsza, tak? Ale wnętrze nadal jest takie samo. Muszę jechać bardzo jednak ostrożnie, żeby mandatów nie dostać, bo widzowie, no pierwszy raz w historii mamy minus na koncie, zaczynając odcinek, no ale też byłem świadomy i to co zrobiłem jest mega taką no, kombinacją, natomiast będę starał się też tak zrobić, bo przypuszczam, że ta rata nie będzie od razu nadliczona za kredyt. O, znowu ktoś... Nową babkę zatrudniłem, już ma minus. No jak ja uwielbiam tych pracowników, jak mi minusy... Kurczę, robią. Muszę się za nich mocno wziąć. Co to taki korek tutaj? Także, moi drodzy, warunki spartańskie trochę by można powiedzieć na tą frezarkę do asfaltu. Ale niech będzie, niech będzie. My to spokojnie zrobimy to zlecenie, ja ten minus spłacę, ten kredyt jeden też spłacę, także tu moje te branie kredytów zawsze jest przemyślane, nie? Że wiem, że zrobię ten kurs, cyk, cyk, cyk,
i będzie spłacone. Także tu w tym takim zamyśle, dlatego możecie zobaczyć też w każdym odcinku, że biorę kredyt, robię kurs, spłacam. To już gdzieś tam stała się zasada zrobiła. No dziś wyjątkowo troszkę poszalałem, ale też zależało mi, słuchajcie, na tym, żeby jednak mieć dwóch kierowców więcej z ciężarówkami. No i zależało mi, żeby tego swojego mana oddać jakiemuś kierowcy. A tym manem jakoś się jedzie, tylko mam wrażenie, że na złym pasie jesteśmy, bo na lewym jakoś tak oni... Na lewym jakoś jadą, a na prawym coś nie chcą jechać. Czekajcie, może trzeba pas zmienić, a tutaj dupa, nie zmienimy w taki sposób pasa. Ten by musiał kawałek odjechać. Tym autobusiarzem. Co to za korek tutaj jest, widzowie? Co to się tu dzieje? Rezarkę do asfaltu wieziemy, a to jakiś korek. Co oni tam tak stoją? Ja wiem, że są światła, ale no przecież... O, światła się zmieniają, to mogliby jechać, nie? Nie wiem, może już nie będziemy tego pasa zmieniali. No jechać. No zobaczcie, no coś tutaj jadą tym prawym pasem, tak. Już myślałem, że ten autobus na czerwonym przyleci. Pudex. Pudex. Okej. Spaczka. Ta trasa nam się oczywiście za chwilę skróci, bo tym promem tam ileś przepłyniemy. My chyba w ogóle nie jedziemy do Hiszpanii, tylko do Portugalii, moi drodzy, bo my lecimy z Sassari do Faro w Portugalii. Koniec za 43 godziny. No to dwa sny możemy zaliczyć, ale to myślę, że zaliczymy sen, jak się ciemno zrobi, bo ostatnio jechaliśmy w nocy. Ja dziś bym ewidentnie, słuchajcie, nie chciał w nocy jechać, także... No płośmie, no co oni tutaj, kurczę, na tej wyspie tacy niemili? Nie puszczają nic. No tam się autobusy, już nie powiem co zrobiły. Powiem grzecznie, tryknęły, no bo już chciał inne słowo użyć, a muszę uważać jednak, żeby nas tutaj nie ucięli nam zasięgów na filmie. No bo się wkurzę i zaraz ich wyprzedzę naprawdę pod prąd. No patrzcie, no i stoją pajace, no nie, no ludzie. Dobra, niby jadą. Autobusa puszczają, a mnie nie chcieli, no niesprawiedliwe, widzowie, nie? Mnie nie chcieli gagatki jedne puścić, a autobusa puścili. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Dobrze, że ten man no jednak ma te 600 koni i można powiedzieć, że jakoś tam się zbiera z tą frezarką ciężką. Aj. Jakoś tam się zbiera w miarę. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Wy wiecie, co ja robię, widzowie. Wy zawsze wiecie wszystko, nie? Oczywiście robię, moi drodzy, miniaturkę dla widza. O, możemy zobaczyć, czy mamy światła włączone. Przygotuj się do skrętu w lewo. Tylko często te moje wywijanie kamerą niestety się źle kończy, no ale to już jest nic nowego. Wspinamy. Na rondzie zjedź drugim zjazdem.
sensie, że tam. Okej. Okay. Zjedź z ronda. Długi ten zestaw mamy. Do skrętu w prawo. Mam nadzieję, że... Aha, bo jak wyjedziemy, to już będzie noc. No to... Skręć w prawo. To najwyżej, wiecie co, widzowie, jak będzie noc, to najwyżej wtedy sobie wyjedziemy i sobie przekimamy. Trochę nam czasu tu... Za długi zestaw, co ja robię? Chłopie, coś ty zrobił, tak się nie robi. Bardzo źle. Czekajcie, musimy większy ten wziąć. Chłopie, coś ty zrobił, tak się nie robi. A tu chłop stoi. No nie, jeszcze mi tu... No autobusiarzu jeden, no nie widzisz, no jedź mi, cofaj. Ładna kolizja, autobusiarz mi się nie wiadomo skąd pojawił, ja tu... No jedź ty tym... Ue, jery, człowiek chce wjechać do portu i nie może, bo go autobusiarz jeszcze blokuje, no. No właśnie, teraz żeś się zorientował, żeby wycofać. Ale posłuchał, zobaczcie, posłuchał. Kręcimy, widzowie, kręcimy. Teraz musimy dać radę, jak prawdziwy kierowca. Dobra, daliśmy radę. Trochę się zapomniałem, powiem wam szczerze, możecie tutaj mieć bekę ze mnie, ale... Wiecie, bo to jest tak, że czasem się człowiek zapomni, że ma tak długi zestaw, nie? I to jest właśnie ten moment, w którym się, słuchajcie, ewidentnie zapomniałem, że to jest tak długie. Dobra, gdzie my jedziemy? To do Barcelony, dobra. Czy tak jak ostatnio? Tak jak ostatnio, okej. Okay. Zmieniam trasę. Okej. Okay. Ue, ale mi widzowie, za dużo tej kasy nie dostaniemy, bo raptem 170... W prawo. Raptem, słuchajcie, 170 tysięcy, no to jakieś grosze. Która godzina? 5:50, no to nie idziemy spać. Zamknijcie oczy. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Widzowie, zamknijcie oczy. W porządku. Obliczanie nowej trasy. Szukanie nowej trasy. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Niczego nie widzieliście. Nie chciało mi się kręcić naokoło, no. 5 rano, słuchajcie, ludzie jeszcze śpią. Widzicie, pusto na drodze. Co ja będę... kręcił. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Te ronda mnie tu trochę irytują przy tym zestawie takim długim. Gościu, gościu! Trzymaj się prawej strony. Zjedź z ronda. No to tutaj za brama przy rondzie. Gościu, no. Jedź prosto. Sypyry. Trzymaj się lewej strony. Wiesz, oczywiście, Iwonko, że będę się trzymał lewej strony. Wyjścia nie mam, bo jak widać, oni jadą na dół, a ja chciałem jechać za nimi, a nie mogę. O, i ten jeszcze w miarę pod górkę się zbiera, bo nie, że jakoś rewelacyjnie, ale jakoś tam się zbiera. Jakoś tam się zbiera z tą frezarką do asfaltu. Tragedii nie ma. Słuchajcie, no na razie postaramy się jechać tyle, ile się da. Nie robić spania. Chociaż na szybkich zleceniach warto to wykorzystać już szczególnie na maksa, nie? A, bo my mamy kasę, widzowie, na plusie. Przez ten... Zobaczcie, przybyło nam kasy. Wiecie co? A jak to teraz sprawdzić? Kurczę, wiecie co? Brakuje mi takiej historii. Chodzi o to, że te komunikaty, które tutaj wyskakują, że tam, nie wiem, przychód taki i taki, nie? Bo słuchajcie, teraz jeśli chciałbym zobaczyć, który pracownik jakby jakie dochody mi dał, no to bym tylko i wyłącznie musiał wchodzić w logi pracowników, czyli szukać każdego ręcznie, tak? Brakuje mi takiej historii tych komunikatów, które tutaj
wyskakują. Nie ma nigdzie nic takiego. Że w tej rzeczy, no chyba, że wy wiecie, że nie wiem, że w tym modzie, nie wiem, jakaś kombinacja klawiszy jest, bo może jest, bo to jest Yara mod, ten taki fajny po prostu GPS. Jeżeli ktoś z was wie, że tutaj się jakąś kombinację klawiszy wciska i masz tą historię jakby tych komunikatów, tak, które leciały, no to możecie dać znać w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny. Ja nic takiego nie znalazłem, a szkoda, bo brakuje mi tego. Trzymaj się lewej strony. No bo bym to z miłą chęcią sobie, słuchajcie, tak o, zerknął. No bo miałem minus 90 tysięcy, tak, mam 150 na plusie, no czyli no gdzieś w granicach 240 tysięcy mamy zarobione przez ten czas, co płynęliśmy tym promem. Czyli bardzo ładnie zarobiliśmy. Ale ja bym chciał wiedzieć, którzy pracownicy się tak spisali bez przeglądania ich logów. Bo to troszkę bez sensu, jakbym miał teraz każdego pracownika przeglądać, nie? No super, zobaczcie. Plus moje zlecenie da 170, to już będziemy mieli 300 tysięcy, czyli tak jak wam mówiłem, spłacimy ten kredyt, tam wyzerujemy, bądź ja sobie kupię jakąś ciężarówkę dla siebie. Ale powiem wam szczerze, na razie mam jeszcze niski level, bo oczywiście możemy kupić mniejsze Volvo, a z czasem je rozbudowywać i będzie takie samo jak to najmocniejsze. To ja jakby o tym wiem, nie? Słuchajcie, to nie jest tak, że macie to najdroższe Volvo, prawda? Dobra, z paliwem jeszcze sobie poczekamy. Macie, słuchajcie, to najdroższe Volvo tam od któregoś levelu dostęp. Już chyba 24, jeśli dobrze pamiętam. Ale możecie kupić takie Volvo, jakie na danym levelu, no w moim przypadku tutaj jest to 15-16 level, tak? To mogę sobie kupić takie Volvo. I jak levele się będą odblokowywały, to stopniowo ulepszać dane części, aż dojdę do takiego Volvo, wiecie, wersji full. Mówię akurat na przykładzie Volvo, no bo najczęściej Volvo kupowałem. Tutaj musiałbym zrobić porównanie, jeśli chodzi o ceny tych ciężarówek i wtedy by decyzja zapadła, czy kupiłbym Volvo, czy kupiłbym na przykład Scanię. Może tą stuningowaną Scanię bym kupił, ale ona była chyba w modzie, którego nie mam tu zainstalowanego. I drogi widzu, wydaje mi się, że musiałbym... Oj! Oj! No to... Kudźwa, żem narobił. No to, żem kudźwa narobił. Wiecie, że tu może być tak, że tylko odkolowanie do serwisu mnie może uratować, bo ja stąd już chyba nie wyjadę. Zobaczcie. Widzicie? Nie ma opcji. Dobra. Chyba... Nie no, już raz chyba... A tu są krótkie wiadomości. Słuchajcie, przypuszczam, że już mieliśmy jedną przygodę. Mi się wydaje, widzowie, że my już mieliśmy... nowej trasy. Mieliśmy chyba taką przygodę, gdzie byliśmy do serwisu odholowywani. Tak mi się coś wydaje, że mieliśmy. $300 000 pracodawca jest dla mnie, widzowie, w plecy. O, moi drodzy. Pracodawca jest dla mnie 300 koła w plecy. Ale za to zobaczcie, w tym czasie, jak jestem w serwisie, moi kierowcy zarabiają. Już mamy 170 tysięcy kasy. Oj, to musimy się bardziej zadać. No, chyba ładunku aż tak nie... Naczepa jest uszkodzona. Ładunek w 5%, więc muszę bardziej teraz... uważać. A, nie to. Tu. Więc muszę bardziej uważać. Ile my mamy do celu, moi drodzy? Z drogi śledzie, bo Juken jedzie. Miejsce robić. Już mi tu. Dobra, już se przejedź. Nie będę cię trykał. Ile mamy do celu? 1200. No to tak. Dobra, teraz nie możemy za bardzo naczepy uszkadzać. No tam 5% jest uszkodzenie ładunku, więc to też nie powinno być tak, że jakaś kara czy coś. Zjedź drugim zjazdem. Nie powinno być jakiejś tam tragedii, ale no nie mógłbym więcej przydzwonić. No niestety ten ładunek jest troszeczkę
trudny, a ja się też trochę za późno zorientowałem. Widzicie, czasem do was coś gadam i się za późno zorientowałem, że... Zjedź z ronda. Że tam nie ma przejazdu. Życie, no. Trzymaj się prawej strony, a następnie... Powiedziałbym, słuchajcie, taki żartobliwy cytat. Kto to nigdy nie przydzwonił, a się z wrażenia zachłysnąłem. Nie wiem, jakoś nie może mi to przez usta przejść. Dobra, jeszcze raz, widzowie. Kto nigdy w Eurotraku nie przydzwonił, niech pierwszy rzuci kamieniem. A się normalnie zachłysnąłem. Ja wiem, że wy macie ze mnie ubaw. Ja wiem, no troszeczkę, w sensie, moje odcinki są też z dystansem. Ja wiem, że tutaj widzę, będę musiał zawrócić. Ja czasem coś odwalę, no bo nie byłbym sobą. To akurat nie było zamierzone, bo wy możecie... No oczywiście, że na szota to wrzucimy. Ale powiem wam, że... Zresztą nawet jak nagrywaliśmy tą serię... A następnie zjedź w prawo. Z konwojów, tak? Z Patką czy z Krystianem. To naprawdę te wszystkie rzeczy, które wychodziły, one zawsze wychodziły na spontanie. My nigdy nie robimy nic, co byłoby celowe. Ja nigdy, słuchajcie, nie włączam odcinka. I nie wiem, nie zakładam, że dzisiaj sobie przydzwonię, nie? No nie, widzowie, możecie mi nie wierzyć, ja wiem, ale to też jest troszkę tak, że... Może być na przykład tak, że odpalam odcinek i mówię, dobra, dzisiaj żadnego mandatu nie dostanę. Chociaż chyba dzisiaj jeszcze mandatu nie dostałem, nie wiem, tak mi się wydaje. Albo, no nie wiem, mogę odpalić odcinek i mówić, to dzisiaj będę mocno grzał, tak? No i spoko. Natomiast to nie jest tak, że wiecie, no ten serwis to pamiętam, że chyba dopiero drugi raz, więc no powiedzmy, no czasem się coś przydarzy, no też przez głupotę, no nie oszukujmy widzowie. Gdybym pewnie się skupiał na drodze i tak nie myślał o trzech rzeczach naraz, to bym zauważył to, że tam się nie wiedzie, bo jest za nisko i nie byłoby problemu, nie? Spokojnie, nie ma co się spinać, to i tak jest seria na luzie, ja uważam, że wiecie. Nikt z nas, słuchajcie, kija w tyłku nie ma. Luz w życiu jest też potrzebny, a przynajmniej jest śmiesznie, jak czasem coś odwalę. Ale najwięcej to sami wiecie, kiedy odwalam, nie? Jak się bawię kamerami i teraz, żeby nie było, ja nie chcę nic odwalić, bo chciałbym miniaturkę może w końcu zrobić, ale tutaj nie ma jakiegoś fajnego widoku, więc tu nie robimy miniaturki. Ale właśnie najczęściej jak kamerami się bawię, to coś odpalam i to też nieświadomie. Dobra, nadrobimy, słuchajcie. Ważne, żeby na czas zdążyć, nie? Tu mamy, słuchajcie, 16 godzin. Czekajcie, czemu mi się konsola włączyła? Właśnie, widzowie, bo my tu mamy tą konsolę. Ja chciałem akurat escape nadusić. 25 godzin, no to zdążymy. Bo my mamy, słuchajcie, tą konsolę, przez którą możemy sobie na przykład ruch na drodze ustawiać. No ale myślę, że w tym odcinku tego nie będę robił, żeby były takie perfidne korki. To zresztą było w którymś odcinku. Ale chyba wiem, że dzięki tej konsoli chyba pogodę można ustawiać. Już wiecie, no... Jakby... No, jestem troszkę przy... Znaczy, inaczej, rozumiem ustawić... są dwie rzeczy, które tutaj rozumiem jeszcze ustawić. To wyobraźcie sobie taką rzecz. Pierwszą rzecz, którą rozumiem ustawić przez konsolę, to jest na przykład koszt zleceń. I tu mam na myśli, że przez konsolę nie ustawisz oczywiście droższych zleceń i bardzo dobrze. Możesz ustawić tylko na przykład, że 50% dostajesz za zlecenie. Że jak już one, wiecie, no dochodzisz do momentu, w którym te zlecenia są, nie wiem, za pół miliona czy za milion, no to ustawiasz sobie przez konsolę połowę i tak dostajesz połowę ceny. To jest według mnie super. Bo te niektóre zlecenia są zbyt drogie. Natomiast druga rzecz, no to jest oczywiście ruch na ulicy, w sensie, że możesz większy ustawić, tak? Bo standardowo jest chyba na jedynkę, a dziesiątka to jest ten największy. Natomiast już wiecie, używanie konsoli do nie wiem, przesuwania czasu, to już jestem raczej tego przeciwnikiem. Bo to przecież my ten czas sobie planujemy w trasie, a dodatkowo przez spanie. Także to bez sensu. Tak samo myślę, że z pogodą, no bo jednak
No jeśli kierowca ciężarówki jedzie, no to on sobie nie wpisze komendy i sobie pogody nie zmieni. Trudno, pada deszcz, to pada. Czasem musi jechać w nocy. I musi tak sobie trasę zaplanować, jakby to całe planowanie jest frajdą, a nie ułatwianie sobie na przykład przez konsolę, nie? Także to też właśnie chciałem wam właśnie pokazać w taki sposób, że ja gdzieś tą trasę staram się i jakby nie podchodzę do tego, że ma być 100% realizmu, bo to wiecie, niektórzy się za bardzo już z tym realizmem tutaj spinają, nie warto, czasem warto mieć luz. Natomiast teraz się skupiam. Nie gadam z wami. Czekajcie, skupiam się. Dobra, już widzę. Tu musimy jechać. Uf, udało się. No, czy tak muszę robić? Muszę patrzeć, a nie kurczę, tam gadać. No, natomiast wiecie, to planowanie wszystkiego według mnie daje największą frajdę, nie? Że możemy sobie właśnie zarządzać po części firmą, tak, transportową. I to daje największą frajdę, czyli jak ja sobie biorę trasę, no to sobie ją też tam w jakiś sposób, prawda, planuję. No, czyli jeżeli teraz widzę wtorek tam 11, no oko jest czyste, no to lecę na fulla, ile się da, prawda, i tak długo będę leciał, aż mnie zmęczenie, znaczy nie wiem jak z paliwem. Więc może akurat w tym odcinku spanie i paliwo być oddzielne, bo raczej nie będę spał w ciągu dnia. A możemy do wieczora nie dojechać na tym paliwie. Nie wiem, tutaj w manie niestety nie pokazuje, jaki mamy zasięg. Przynajmniej ja na tym liczniku, słuchajcie, tego nie widzę. Ten licznik tam ma tak małe... Tam są jakieś napisy, ale ja w życiu, widzowie, tego nie widzę, co tam jest napisane. Czekajcie, gdzie mam jechać tu. W życiu nie widzę, co jest napisane, także tu mi brakuje takiej informacji, nie? Ile na tym paliwie jeszcze, ile mam litrów, na ile kilometrów by mi to starczyło i to by mi też dało trochę podpowiedzi. Obstawiam, że koło 300 km zrobię na tym paliwie spokojnie, 300 do 400. Też zobaczymy, jak nam trasa się będzie układała i wtedy bliżej wieczora się najwyżej kimniemy. Dobra, lecimy sobie, będziemy się szczypać. Może bardziej tylko obserwować, co się na drodze dzieje i dojedziemy, słuchajcie, do tej Portugalii, czyli w sumie tutaj zwiedzamy dziś Iberię, no bo to też jest DLC. Nie wiem, jak to ma tutaj z promocem. Bo ta Iberia, ja ją niedawno w sumie kupowałem, znaczy niedawno, no będzie parę miesięcy. Właśnie, muszę zobaczyć w ogóle na Steamie, czy już jest dostępne DLC. A moi drodzy, Grecja. Kompletnie nie zaglądałem, więc będę musiał zerknąć. My tu kawałek Grecji mamy na promocie. I myślę, że w jednym z odcinków będę chciał taką trasę do Grecji zrobić. Tym bardziej, że właśnie, widzowie, ja... Trzymaj się lewej strony. Odkąd tego promoca zamontowałem, to jeździłem jak szaleniec po Polsce. No bo tak byłem podjarany, nadal jestem, dla jasności, widzowie, nadal jestem podjarany Polską na promocie, że nie miałem tej przyjemności w ogóle zajrzeć do Grecji. Także trasę do Grecji możemy sobie zrobić jakoś. To wam mogę obiecać. Dobra. Już widzę, tu mogę jechać, tu za Gostkiem. 148. No jedź ty, baranie jeden, ty. Czemu uszkodzenie naczepy? Przecież nic nie zrobiłem. Jakieś raty pożyczkowe. Czekajcie, tutaj gdzie jest ten komunikat? Tu mamy, o. Łe, no widzicie, nie pokazuje. Nie masz krótkich wiadomości. Nie,
nie pokazuje. Pokazuje nam tylko, jaką trasę mamy. Chociaż to ja nie musiałbym przez Escape'a wchodzić, mógłbym tu patrzeć. Oczekiwana pomiędzy... O, to lepiej, wygodniej mi tutaj wchodzić niż przez Escape'a. Oczekiwana pomiędzy... Środa, tam powiedzmy do 11, a tu jest przyjazd druga, czyli mamy 6 godzin jedynie nadwyżki, czyli słuchajcie... Czerwona odpowiedź. O, to jest fajne, widzowie, ten mod jest zarąbisty. Zobaczcie, jak tu jest fajnie napisane. Przerwa na odpoczynek za 11 godzin. Dzięki temu ja mogę sobie naprawdę fajnie... Widzę, ile potrzebuję jeszcze czasu, żeby nie być... żeby nie mieć zmęczenia. Bardzo fajne to jest. Tam nie było tak. Mega, słuchajcie. Czyli sobie będę klikał F6, tak? Chyba to było F6. I będę widział, ile mam, i to mi ułatwi wyliczanie tego odpoczynku ewentualnego. A nie będę musiał przez Escape'a wchodzić w zlecenie. Widzicie, właśnie coś odkryłem, a właściwie to szukałem tych krótkich wiadomości, nie? Jak widzicie, moi drodzy, ja tego nie widziałem, bo mi mignęło. Wy to widzieliście na odcinku pewnie, albo sobie cofniecie i zobaczycie, no ja wtedy też sobie cofnę i zobaczę. Natomiast chyba 40 tysięcy pobrało mi rat kredytu. To oznacza, że te dwa kredyty, które wziąłem, zupełnie nie zostały doliczone do rat. I skończymy sobie, słuchajcie, to zlecenie przed południem, szybko spłacę ten kredyt. I nie będę miał, jakby mam za darmo kredyt, rozumiecie to? Za darmo mam kasę na dobę. To jest naprawdę świetne i to jest taki protip, który chyba będę musiał w ogóle nagrać w jakimś takim szybkim odcinku, żeby wam go zdradzić. Jak wziąć darmowy kredyt, bo to macie... jeszcze nie odkryłem, jaka jest zasada, no ale wydaje mi się, że jeżeli bierzecie jakiegoś dnia, to następnego dnia jeszcze wam nie nalicza. Tylko dopiero jakby za dwa dni, na tej zasadzie, mi się wydaje. Ale paliwo nas niestety trochę ograniczy, widzowie, no niestety, także będziemy musieli na stację wjechać, bo ktoś czuje, że zaraz nam się rezerwa zapali. Nie ma co ryzykować, także no nie połączymy, słuchajcie, spania z... Nie ma opcji, żeby połączyć spanie. O! Zobaczcie, jak ładnie to tu wygląda. Tym pociągiem tam do góry. Co ty mi, gościu, hamujesz? Hej! Koleś! Co ty mnie hamujesz? Szkoda, że tak nie mogłem zrobić, jak ten pociąg jedzie, a teraz już i tak pociągu nie ma. Aj! Widzowie, jakby to wam powiedzieć, no ja nie mogę, nie? Ja nie mogę zmieniać kamer. Słuchajcie, no ja nie mogę kamer zmieniać. No nie mogę, bo jak zmieniam kamery, to się zawsze tak to kończy, nie? Chyba kogoś, no właśnie. No właśnie, widzowie, no cóż, no. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No Juken cały, nie? Juken wywija. To tu się, kochani moi drodzy, od Jukenawia. Ten baran stoi, to niech se stoi. No i gdzie? No i patrzcie, i wjeżdża we mnie kretyn. To jest zemsta za to, że w niego wjechałem. Ja specjalnie go wyprzedziłem, żeby mnie nie blokował, idiota. Patrzcie, co koleś robi i w policję zaraz wjedzie. No co za kretyn. I wjechał w policję, patrzcie to. No i wjechał w policję, nie? Mandat mu. Mandat, mandat. Pierdziele. Powinien mandat dostać, a nie ja. Och, coś czuję, że jakaś kara będzie delikatna, widzowie, niestety za ten kurs. Trochę
Trochę nawet powiem wam szczerze, bo ja tam nie będę ściemniał. O, mamy stację. Ja nie będę wam ściemniał. Troszkę widzę, że mnie przerosła ta fryzarka, trochę za duży ładunek, nie? Nie umiem dostosować do tego prędkości, do tego, co wiozę. Przez to są skutki, jakie są. I to absolutnie, no to w 100% moja wina. Nie będę ukrywał. Obliczanie nowej trasy. Choć jeszcze nie idziemy, ale musimy chociaż zatankować. Gdzie to jest to tankowanie? Tam chyba. Za duży ładunek troszkę. Znaczy w sensie, że się tak porwałem na szybki kurs mentalnie i dlatego gdzieś mentalnie jadę szybko, a przez to, że jadę szybko, to się źle kończy. Niestety. O, to jak się tankuje samochód, to ja sobie też picie przyniosę do zatankowania, bo mi w ustach zaschło. To akurat idealnie. No nic, no tu musimy wyjątkowo podzielić, nie da się snu połączyć z tankowaniem, bo jak widzicie, paliwo nam się skończyło. Dobra, czekajcie, chwila pauzy dosłownie. Zaraz do was wracam, widzowie. Za sekundkę jestem. Dobra, moi drodzy, lecimy. Tu nie ma co się za dużo opierniczać. No tak jak mówiłem, szkoda, troszkę szkoda, że nie da się tego niestety połączyć. Akurat mówię o spaniu i tankowaniu, no w tym przypadku tak nam się złożyło. Zazwyczaj to idealnie mi pasowało, no ale w tym kursie niekoniecznie. Natomiast w tym kursie, no wiecie, Hiszpania i Portugalia, jak dobrze pamiętam, bo ja już tu gdzieś tam jechałem, zwiedzając to DLC poza odcinkiem. Jak oczywiście je kupowałem od razu. Z tego co pamiętam, to jest chyba troszeczkę dłużej jasno, więc będziemy jechali po prostu tak długo, jak no, fabryka nam na to pozwoli. Myślę, że do tej 21 spokojnie, może drugiej. No bo jednak troszeczkę musimy nadrobić, a dostarczyć spanie jedno wchodzi w grę, bo musimy to dostarczyć do najpóźniej 11 w środę, czyli... Ale tu nam fajnie właśnie, jeszcze sobie sprawdzę, widzowie, to było F5, F6. F6, zobaczcie, i na tym modzie taki jest fajny, pokazuje nam, wiadomo, ładunek, cel, akurat tutaj jest mniej ważny, ale oczekiwane między, bo to mnie najbardziej interesowało zawsze, nie ile jakby pozostało, bo pozostało to tylko nam pomaga oczywiście w wyliczeniu, ale też oczekiwane między, bo to nam... daje takie, wiecie, czarno na białym, no i odpoczynek za 9 godzin, powiedzmy 9,5. No to tak na upartego do tej wiemy w ten sposób, że śmiało do tej 22 byśmy mogli jechać bez problemu, no wiadomo, że do 23 nawet, ale to już będzie raczej ciemno. Także śmiało możemy lecieć, no i raczej bym musiał już teraz tak jechać, żeby nic tam tego ładunku... Te parę procent uszkodzeń jest, więc jakaś tam drobna kara pewnie za to będzie. Ale myślę, że to nadrobimy tym osiągnięciem właśnie dostawa na czas. I to jest w tej chwili najważniejsze, nie? Żeby tą dostawę na czas mieć. No i żeby tak szybko ten towar dostarczyć przed południem, przed ratą kredytu, aby po prostu szybko ten kredyt spłacić. Dlatego ja takie manewry robię. Ale to myślę, że wiecie co, nagram o tym specjalny odcinek. Wy jesteście świadkami, że to tak stosuje i to działa, wiecie o co chodzi z tym spaniem, ale myślę, że musiałbym też taki nowy odcinek nagrać z pewnym update'em, też odnośnie na przykład używanych ciężarówek, no bo jak widzicie, no to się zmienia i to jest dynamiczne, tak jak ceny tych ciężarówek na przykład nowych, która się najbardziej opłaca, też się zmieniają i no to się zmienia, to jest bardzo dynamiczne, się zmienia i update'y takie będę musiał też na kanał powrzucać w formie poradników. Swoją drogą też dawno poradnika z Eurotracka nie wrzucałem. Po części ta seria jest takim poradnikiem dla osób, które zaczynają, bo ja staram się też, no nie oszukujmy się, staram się pokazać, jak coś robię i dlaczego tak robię. No, przykład tych kredytów. Wy to od paru ładnych odcinków widzicie. No, tak jakby na własnej skórze, tak? Ten mi odjeżdża, kurde, to...
patrzcie, jak mi odjeżdża gościu. Miałem go wyprzedzić, a ten mi odjechał. Ile on tam musi lecieć? Z 9 dych spokojnie Gostek leci. Nie lubię takich. Następne ładunki już nie będą takie ciężkie. Będę starał się raczej lżejsze brać. Nawet tą z przyczepą podwójną też jest spoko. Kagubowa tam ktoś mi pisał, czy tak dokładnie to się nazywa. Spoko. Troszkę nadrobimy, ale nie za bardzo, żeby, wiecie, czegoś nie popsuć. Więcej jak stówą nie pojadę z tą frezarką, nie ma opcji, widzowie. Plus odkrywamy ładnie mapę, także myślę, że te 7% powinno się naszym oczom ukazać, kiedy zaczniemy jutro odcinek. Trzymaj się prawej strony. O, zobaczcie, kierowca przychód. Oj, oj, skręcamy. Wyboru za dużego nie mamy. Fajny przychód nam kierowca wygenerował, 20 tysięcy, także super, widzowie. Bardzo miło. Bardzo miło. Lubimy, prawda? Lubimy zarabiać. Kto nie lubi, słuchajcie, każdy lubi. Na tym etapie jeszcze to, słuchajcie, cieszy. Powiem wam szczerze, bo jeszcze są jakieś challenge, wyzwania, trzeba się zastanawiać, na co te pieniądze wydawać. Jeszcze na tym etapie to jakoś tam no cieszy, ale myślę, że tak już przy 30 levelu, jak tych pracowników już będzie sporo i oni też będą wylevelowani, że wiadomo, no będą dużo zarabiali. Chociaż przypuszczam, że jeżeli my byśmy wtedy przez konsolę zmienili tą cenę zlecenia o 50%, czyli że no nie wiem, no byłyby, no to jest takie według mnie dosyć wyważone. 50% taniej, czyli tyle byśmy mniej dostawali za zlecenie. Przypuszczam, że pracownicy też powinni dostawać o połowę mniej i wtedy to będzie fajnie. Wiecie, to, tak, to jest takie, myślę, że sens, tak, o, tak, no tu mamy 79 zł, no, to jest ta pani, którą dopiero co zatrudniliśmy. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Ups, no to zjeżdżamy. Wiecie, jak tak 20-30 tysięcy kierowca dostaje za zlecenie, spoko, tak do 50 nawet, nie? Ale wiadomo, że jakby już ten kierowca miał stówę dostawać, to jest za dużo, nie? My z kolei, jak robimy kurs, no tak do 200 tysięcy uważam, że jest spoko. Bo to są jeszcze jakieś tam challenge i można się bawić, ale... A następnie skręć w prawo. Jak już miałbym mieć za 500 000 kursy, no to to już sami rozumiecie. No to jeden kurs, jedna ciężarówka, nówka, cewka, no to, to jakby już nie cieszy, nie? Więc to jakby we wszystkim jest taki umiar, nie? Że... Bo z kolei ten mod, według mnie realistyczny mod na ekonomię, jest bez sensu, bo to znowu, to się kupy nie trzyma, nie? Trzymaj się lewej strony. Jak patrząc, że masz płacić właśnie i za paliwo, i za wszystko, za bramki, to to już nie ma sensu, takie zlecenia tam za 20 tysięcy, na przykład jak masz 4000 km przejechać. No, dla mnie to nie ma sensu żadnego, ale... No takie duże trasy, wiadomo, że mogłyby by sobie być lepiej płatne, czemu by nie? Który ja migacz włączyłem. Nie ten palec, widzowie, nie ten palec. No jedź tym, kurde. No gamoniu, co mi hamujesz? Jak cię zmiotę z drogi, jest dziś wszystko obojętne już. No, usłyszał i zobaczcie, jak zaczął jechać. Ja tylko naczepy nie chcę uszkadzać. Czyli środa trzecia, jeżeli dodamy 6 godzin, to w środę o 9 powinniśmy to jakoś tak dostarczyć. No to będzie spoczko, nie? I tak jak widzicie, plus na pewno na tych szybkich zleceniach, że następne zlecenie możemy brać byle jak i sobie jechać. Jeśli tu byśmy jechali na swojej własnej ciężarówce, no to znowu by trzeba szybką podróż robić. Pewnie po takiej trasie, jaką, no niby ten,
Niby ta ciężarówka się na czerwono, tam nigdzie nic nie świeci, no... W porządku. Znajdziemy co? Inną trasę. Co? Co? To Iwona, co mnie wystraszyłaś? No, że lewej strony się miałem trzymać? No ale nie przybyło mi kilometrów, nawet bym powiedział, że... Czekajcie, czy ja miałem się lewej strony trzymać i jechać? Aha. Zwolnij, bo tam stoją! Już was widać, chłopy. Co wy myśleliście? Kurde, źle pojechałem. Prawdzie, ale tu zrobił, ale tu, o, wam powiem, że pierwszy raz coś takiego widzę, widzowie. Patrzcie to. Pierwszy raz, słuchajcie, coś takiego widzę, że są auta tak pokasowane. To po update'cie musiało wejść. Bo nie były, słuchajcie, tak samochody pokasowane. Frezarkę, słuchajcie, zrobimy sobie miniaturę na tle. O, jedziemy frezarkę, a tu auta po. Dobra, jedziemy, bo tam trąbią już za mną, słuchajcie. Korek, zobaczcie, widzowie, jaki korek za mną się zrobił. Patrzcie to. Ja pierdziele, Juken korek stworzył, nie? Ten gdzie mnie jeszcze wyprzedza? Policja, halo. Szalony kierowca jakiś, nie? Chyba trochę źle skręciłem, ale nie wydaje mi się, żebyśmy mieli coś nadrabiać, bo... Chociaż czas się zmienił, widzowie. Patrzcie to, gdzie ja wjechałem. Była trzecia, przyjazd był na trzecią, a mi się zrobił przyjazd na piątą, czyli ja przez góry gdzieś pojadę chyba. O kurde, ale się wkopałem. Następny, patrzcie co oni tu robią, kurde. Ej, to ja się wkopałem, bo dwie godziny mi się, to teraz nie wiem, czy ja się czasowo uwinę. Zamiast jechać, słuchajcie, autostradą, pojechałem gdzieś górami. Dajcie mi mapę, ludzie. No nie wierzę, że znowu źle skręciłem i tak... O ja pierdziele, gdzie ja pojadę? Mogłem jechać tędy, a ja nadrobiłem tędy. O ja pierdziele, gdzie ja tu będę jechał? Już teraz nie zawrócimy, teraz już nic z tym nie zrobimy. Teraz to już nie ma opcji, widzowie, żebym zawrócił. Musimy dać radę, no nie mamy wyjścia. Patrzcie, z każdej strony mnie tu wyprzedzają, nie? Tu lewą, tu prawą, co oni robią? Dobra, nie no, zdążymy, bo tam było do 11 z hakiem, ale... Ja pierdziele, widzowie, ale się wkopałem. Ja nie mogę z wami za dużo gadać, bo jak... Pamiętam, że coś wam tłumaczyłem, że jakiś tam odcinek muszę nagrać o tych kredytach chyba, czy o czymś, coś tam wam tłumaczyłem i... I się zagapiłem. No ja nie mogę gadać do was w czasie jazdy. Tak kątem ucha słuchałem Iwony i nie patrzyłem w tą nawigację. Ja pierdzielę, jeszcze mi czas tutaj się wydłuża. Była piąta, już jest 5:07. Jasna dupa. Czy ograniczenia prędkości, nie? Pierdzielę. Wiozę specjalny transport. Na kogutach. Ej, policja jechała, nie dali mi mandatu. Jak to jest możliwe, że policja mnie mijała i mi mandatu nie dali? Że mają większą tolerancję tutaj w Hiszpanii. Jakoś dziwnie w tej Hiszpanii ci ludzie jeżdżą, nie? Ale piękne widoki. Wiecie co? Warto było. Dla widza było warto tędy jechać. Patrzcie, jakie piękne widoki, widzowie. To aż ja nie wiem oczywiście, czy będę chciał to na miniaturkę, ale zobaczcie, jakie piękne widoki, a my byśmy chyba tam tędy górą jechali. Jedziemy tędy jakimś tu, nie wiem, dziwadłem, ale... Zobaczcie, jakie widoki piękne. Dobra, bo przydzwonię w coś zaraz.
Zowie, cicho, cicho, bo zaraz coś przydzwonię, więc może jedźmy, co? Może jedźmy, bo... Wiecie, jaki jestem. Patrzcie, co to w tej Hiszpanii się dzieje, nie? Record video. Janusz jakiś w Passacie. Co oni tu robią w tej Hiszpanii? Ja coś źle jadę, czy co? Że za grzeczny jestem? Dobra, przejeżdżamy nad tą autostradą i zaraz chyba do niej dołączymy, więc... Aż tak źle nie jest. Chociaż mówię, zobaczcie, ile trasy nadrobiliśmy przez to. Ale dzięki temu fajną drogę odkryliśmy. Ja zawsze, wiecie, ja zawsze staram się pozytywów szukać i uważam, że... No, powiecie, no źle skręciłem, to źle skręciłem. No co, ja będę się spinał, tak? Za to, jakie fajne widoki, nie? No, jednak te trasy, wam się szczególnie zauważyłem, że podobają te trasy, bo jednak gdzieś tam zwiedzamy sobie i to wam się podoba. No więc jeżeli widz zadowolony, że na przykład... O, fajne widoki. Zresztą zobaczcie, co tu się dzieje. Kurde, z każdym pasem jadą, nie? Są pasy w jedną stronę normalnie. Jeżeli widz zadowolony, no to ja też zadowolony. Powiem wam, że ten man, którym... Ten mój, nie? Jakby miał tu jechać pod taką górkę, no to on już by... To już by był koniec, nie? O, już by był, drogi widzu, koniec. A ten man, no jednak na szybkim zleceniu, on tam miał 650 koni, jakoś jest ustawiony chyba na ciężkie ładunki i zobaczcie, jakoś daje radę, nie? Ledwo, bo ledwo, ale daje. No to jakie widoki, naprawdę. Zobaczcie, widzowie, to już naprawdę jest pięknie. Aż dla widza, słuchajcie, miniaturki. Znaczy już miniaturkę mam, ale dla widza widok po prostu z innej kamery, nie? Ja tu się nie szczypię, jadę dwoma pasami sobie tam będę. Aha, tu się kończy, no to jadę tu. Ostatecznie jadę tędy. Dobra. Policaje za mną jadą, to nie mogę niestety, przykro mi bardzo, nie? Ale nie mogę prędkości przekroczyć. Osiemdziesiąt jest limit, dobra. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jak policaje stoją, to nie ma żartu. Jedź prosto. Znaczy za mną jadą. Chociaż tu mogliby taką animację jednak wprowadzić, że wiecie, że niby policja cię wyprzedza, że ci daje mandat, wiecie, taka szybka animacja, którą możesz, nie wiem, skipnąć. Trzymaj się lewej strony. I załóżmy, byłoby to bardziej takie, myślę, fajne, że jeżeli dostajesz ten mandat, no to na przykład zlatuje ci, nie wiem, 10 czy 15 minut czasu na tą kontrolę, zanim oni ten mandat wypisali, wiecie, o co chodzi, nie, że zajeżdża ci policja drogę i że stoisz na poboczu i że ruszasz z tego pobocza na nowo z tym mandatem. Dla nich to nie byłoby problemem zrobić coś takiego, myślę. A dla nas byłoby to ciekawe, bo niby masz wyliczony czas na dostawę. Ja na przykład, zobaczcie, mam niby czas na dostawę wyliczony, a tak bym dostał mandat i bym już mówił, o kurczę, czy zdążę, nie? Już to, znowu te emocje by były. A tak a propos emocji, to zaczynam mieć emocje, bo zaraz się okaże, że nie zdążymy z dostawą, jeśli miałbym się przespać. Bo zobaczcie, że przyjazd jest na 5:24, tak mi się przesunął czas przez tą drogę. Ja tu kompletnie naokoło pojechałem, no ale życie. Mi się tak czas. Przychód minus 111. Helga minus 111, a ja dla niej specjalnie naprawiałem samochód. Widzowie, to jest skandal. To jest skandal w biały dzień. Dla tej baby specjalnie, słuchajcie, samochód naprawiałem. Oddałem jej ciężarówkę. No i co? Ludzie, jechać, bo ja nie mam czasu. Mogłem przez stację na skróty. Słuchajcie, no oddałem babie ciężarówkę, ona mi minus zrobiła, nie?
Rozumiem, że ona dopiero zaczyna, no ale... No jechać, ludzie. Dobra, ja ten autobus mam... Gdy? Wszyscy i tak tu jadą w lewo. Widzicie? Wszyscy jadą w lewo. No trudno, ktoś wjechał we mnie. Mógł się zatrzymać, kto mu bronił się zatrzymać? No widział, że jadę. Ale 11% uszkodzenie naczepy. Tam o coś przytarłem chyba, wiecie? O coś przytarłem. No następny wraca, ale mnie to tak denerwuje, bo to jest tak akurat, widzowie, nierealistyczne, że oni nie mogą... Zresztą ja mówię o tym praktycznie w ostatnich paru odcinkach, więc nie chcę jakby się powtarzać, ale... To jest tak nierealistyczne. Zobaczcie, 9 tysięcy ja płacę za babę, bo ona nie mogła ładunku znaleźć. To naprawdę nie ma sensu żadnego. Brakuje takiej funkcji, ja to też mówiłem i zdecydowanie byłaby fajna funkcja, jakbyśmy nam, albo by to jakaś sztuczna inteligencja robiła, która by zarządzała i dawała zlecenia w postaci takiego tak zwanego, jakby go nazwać, no, dyspozytora, powiedzmy, tak? Że niby jest taki dyspozytor, który te zlecenia wydaje i one zawsze są. Albo ja bym to robił ręcznie. Wiadomo, że w czasie trasy byłoby to uciążliwe, no ale wielu przecież właścicieli firm też tak zaczynało. Też mi się wydaje, że wielu tak zaczynało właśnie, że i sami jeździli i też dawali dyspozycję, więc szedłbym w jakiś, byłaby forma, nie wiem, jakiegoś tableciku, tak, no trudno, zatrzymałbym się na poboczu i bym przyznawał zlecenia dla kierowców. I uważam, że nawet jakbym tych kierowców z czasem miał 100, no to byłoby to do ogarnięcia, byłyby to też takie fajne emocje. Wiadomo, że w czasie jednej trasy bym musiał wtedy skręć w prawo. Wiele tego robić. Wiadomo, że byłoby to uciążliwe, natomiast... No taka rola szefa, nie? Czasem mógłbym sobie nie robić trasy, tylko pojeździć merolem. I tak zarządzać, bo to też byłoby moim zdaniem ciekawe. Raz bym sobie po Polsce pojeździł merolem, żeby sobie popatrzeć, gdzie co jest, a... Abym po prostu pracownikom dawał tylko dyspozycję, gdzie, skąd mają jechać i co mają zabrać, nie? I że na 100% muszą to zlecenie wykonać. I że nie ma pustych przebiegów. Dlatego ja nie rozumiem tej funkcji tutaj wracających kierowców i uważam, że brakuje opcji właśnie, że my dajemy dyspozycję. Że tak jak nam, mogłoby być to nawet w taki sam sposób zrobione, że macie pokazane, w jakim mieście jest kierowca. No i tak jak wybieralibyśmy sobie z tego miasta zlecenia, tak byśmy wybrali kierowcę, on by tylko miał po to podjechać, tak? Do tej, załóżmy, firmy. No co za problem? Moi drodzy, no to nie jest żaden problem. Naprawdę, to nie jest żaden problem. Słuchajcie, sprawdźmy jedną rzecz. Niby przerwa na odpoczynek za 4 godziny, no. Trzymaj się prawej strony. Patrząc, że deszcz zaczyna padać, to na pewno by nam dobrze przerwa zrobiła, aczkolwiek my jesteśmy na styk z tym czasem i ja też wolałbym trochę nadgonić. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Gdybym się nie zagapił, ja nie wiem, co mi się ostatnio tak, słuchajcie, z koncentracją porobiło, nie, że się po prostu zagapiłem. Nie wspomnę o tej wtopie na bramkach, tam też 2 godziny straciliśmy, no chyba 2 godziny na serwis się straciło. Powiedzmy bliżej może koło 3 nawet z dojazdem. A zobaczcie, że środa 43, już nam ten czas nam cały czas rośnie. Zamiast maleć, to rośnie, czyli ja nie wiem, jak ja muszę zaiwaniać teraz, żeby tu... W tym deszczu się za bardzo nie da. No ile ja muszę jechać, żeby mi ten czas malał? Nie da
się w tym deszczu. Fajnie chmury zrobili, to trzeba przyznać, że jest bardzo fajnie. Nie wiem. Aj. Jak zwykle się spojrzałem na herbatkę, żeby łyżeczki nie zrzucić jak ostatnio i bym teraz przydzwonił. Muszę wybierać priorytety, na co mam patrzeć, nie? A teraz wyobraźcie sobie, jakby tak w świecie realnym jeszcze jakaś fajna dziewczyna mi obok siedziała. Nie mówię teraz, że w ciężarówce, w grze, w Eurotrucku, tylko mimo świecie realnym, nie? To w ogóle byłoby ciężko. Znaczy nawet nie tyle, że siedziała, bo co gorsza, siedzieć tam pół biedy, ale gdyby mi, nie wiem, to po pokoju chodziła, nie? Wtedy to już na pewno ktoś przyzwonił. Dobra, musimy troszeczkę ten czas, słuchajcie, nadgonić, bo powiem wam, że całe zlecenie dostawy na czas może lec w gruzach. Dlatego troszkę się boję tego snu, bo jeżeli zrobimy 6 plus 5 plus 6, no to jest 11.45, a na 11.45 mamy maksymalnie dostawę, a zobaczcie, że nam ten czas cały czas rośnie. Dlatego jakby staram się wydłużyć tę możliwość tego snu, chociaż nie wiem w sumie po co. Może lepiej byłoby się przespać i faktycznie jechać już, jak nie będzie padać. I chyba tak zrobimy, tylko czekamy na jakąś stację. Stacji w sumie nie... No może bym się też zatankował, chociaż w sumie po co. To nie moja ciężarówka. U baku jest. O, 23 tysiące. No to pięknie. Arielle w końcu zarobiła ładnie i awansowała. No i pięknie, pani Arielle. To była za ostatnim odcinku, ją chyba zatrudnialiśmy. Bardzo ładnie pani Arielle się nam zapisała. Nie, no bo to tak pada. Zobaczcie, bo normalnie, gdyby nie ten deszcz, spokojnie do tej 22 dałoby się jechać. Są tu fajne widoki, nie? Ale wiadomo, że te chmury też fajnie wyglądają. Natomiast no przez ten deszcz jakby... Myślę, że zaraz się pójdziemy kimnąć. Nawet szybciej się już nie da jechać jak 8 dni. No właśnie, bo też mamy problem, że przy tym zestawie nie nadrobimy. Także tu tylko jeden sen. Ale ładne niebo. Widzowie. Zobaczcie ten krajobraz. No patrzcie to, tylko żebym teraz coś nie przydzwonił. Ale to wygląda. Jak to wygląda? Dobra. Aha. Nie mogę, przepraszam was, widzowie. No nie mogę. Ja nie mogę się rozglądać, bo to... I tak troszeczkę mamy ten ładunek uszkodzony minimalnie. Jakaś tam kara będzie. No nie spodziewałbym się na szczęście jakiejś dużej kary, ale no coś tam na pewno będzie. Na najbliższej stacji się po prostu zatrzymamy, żeby się przekimać, bo też będzie nam łatwiej, jak już nie będzie padać. A następnie zjedź w prawo. Torze już tu? Nie. Zjedź w prawo. No dobra, Iwona twierdzi, że tu. Trzymaj się lewej strony. Dobra, okej. Jakbym tu jeszcze, słuchajcie, gdzieś źle skręcił, to już by było po mnie, nie? Jakbym tu już źle skręcił, to już byśmy dostawy na czas nie zrobili. Wiadomo, że ja się, wiecie, to jest levelowanie na ludzie, więc niektóre... Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w prawo. Niektóre rzeczy tu się odwala i jakby spoko, tak? Ja nie będę się, wiecie, spinał. Bo to też nie o to chodzi. Natomiast, no jeśli mamy jakiś, powiedzmy, cel, mówię, słuchajcie, awansowaliśmy dostawę na czas, tak? No to oczywistym jest, że ja tą dostawę na czas chcę zrobić, żeby sprawdzić, ile da nam to kasy, że zrobiliśmy na czas, nie? Więc oczywiste jest, że chcę sprawdzić, natomiast no nie będę się jakoś tam spinał, no bo to... No wiecie, no to jest tylko Eurotruck, tak? Nawet w świecie realnym. Zawsze uważam, że spinanie się do niczego nie prowadzi. Dobra, moi drodzy, nie no, już idziemy ewidentnie zaraz spać, bo teraz już się ciemnica zrobiła totalna. A w tym deszczu, no jak widzę, no nie nadrobimy tego czasu w żaden sposób. Przez to, że jest bardziej ślisko, jakby ktoś nie wiedział. Miał być krótszy kurs, krótszy odcinek, a jak wyszło jak zawsze.
Ale dziś to już naprawdę nie ma opcji. Widzowie, dziś to już naprawdę nie ma opcji, żebyśmy awansowali o jeden odcinek. No, Helga znowu minus. Oj, jeszcze mi jeden minus Helga zrobisz i cię zwalniam. Jeszcze jeden minus Helga zrobisz. Ale się wkopałem. Dałem babie. Kupiłem ciężarówkę, naprawiłem dla niej. Przez co ja tutaj na kredytach jadę, a ta piczka jedna. No nie wierzę po prostu. Dwa razy pod rząd mi minusy zrobiła. Fakt, że na szczęście nie duże, ale minusy. Jeszcze raz. Robisz mi minus, nie awansujesz, to nara. A tą Helgę chyba wziąłem, bo miała jakieś fajne umiejętności, pamiętam. I jak widzicie, umiejętności to ona sobie mogła mieć. A w momencie, kiedy nie ma długodystansowca, bo ona chyba nie miała długodystansowca, w momencie, w którym nie ma długodystansowca, to jest to wszystko. Sami widzicie właśnie, ile warte. Dlatego pracowników trzeba zatrudniać takich, którzy mają przynajmniej jedno, dwa oczka długodystansowca, nie? Natomiast, no nie zawsze tacy są dostępni. To jest jakby cały problem, nie? Że nie zawsze tak się da. Dajcie mi stację benzynową. Co w tej Hiszpanii? Stacji nie ma do, już nie powiem czego, wafla. Po prostu do wafla. Ja nie rozumiem, no jadę, słuchajcie, jadę i nie ma stacji. No ludzie, no gdzie jest stacja benzynowa jakaś? Czy niekoniecznie nawet stacja, parking może być. O, jest tam jakaś stacja. Ale to chyba nie z tym, nie z parkingiem. Trzymaj się lewej strony. A nam na śnie zależy, a nie na stacji. Ja nie widzę, słuchajcie, tam parkingu. Zatem to jest i tak gdzieś tam do góry. O, był parking. Nie, będzie parking przy drodze. Okej, okay, mamy stację z parkingiem. Uff, zaraz zjeżdżamy. Zaraz zjeżdżamy się przekimać, widzowie. Czyli jest szansa, że tak na styk zdążymy z tym. Tylko muszę mocno uważać, żeby trasy nie zgubić i źle nie skręcić znowu. Bo 2 godziny straciliśmy przez ten objazd, gdzie źle skręciłem. Jakbym dobrze skręcił. Ej, halo, gdzie jest zjazd na tą stację? Przepraszam bardzo, ja chcę na stację. O nie, tak się nie będziemy bawić. Ja to pierdzielę, wjeżdżam pod prąd. Nie, jak robić tula, to ja, a nie mnie. Jak ja tu mam wjechać teraz? Dobra, nie będziemy się produkować, kawałek dalej jest następna stacja. Widzowie, co my się będziemy szczypać? Kawałeczek dalej jest następna stacja. No ja tu zmęczony, chcę sobie odpocząć, oczy czerwone. A oni mi wjazdu na stację nie zrobili, no. Jeszcze wiozę jakąś frezarkę do asfaltu. Ciężkie to jak diabli. Samochód już cały zgrzany, ja spocony, bo tu trzeba uważać, żeby nie wywalić. No, jeszcze zmęczony jestem, ledwo widzę w lusterkach. Jedź mi tym gostkiem tu. Dobra. Teraz ja. Naprawy, dobra. Teraz zjeżdżamy. Tak już zmęczenie widzę, że... Czyli ze zmęczeniem, słuchajcie, na fulla pojechaliśmy. Patrzcie. Tu jest przerwa na odpoczynek za 52 minuty, ale to jest już wtedy ta obowiązkowa, nie? To jest, słuchajcie, ta obowiązkowa przerwa na odpoczynek za 52 minuty. Czyli jeszcze teoretycznie 52 minuty mógłbym jechać, nie? Ale już by mi trochę co jakiś czas oczy się zamykały, bo to tak będzie, że tak się ciemno będzie robiło przed oczyma. Dobra, mamy łóżko na horyzoncie. Trzymaj się lewej strony. Iwona, będę się trzymał tam, gdzie stacja. Stacja jest na prawo, więc nie masz nic do gadania dzisiaj. Przeliczam trasę. Co możesz chcieć? Dobra, to jedziemy tu i co? I na wprost? Aha, tu jest parking, tak? No to nie musimy tankować zasadniczo, bo...
Widzowie, my nie musimy tankować. No i co? Nie mówcie, że tu nie działa parking. No nie. Znaczy, parking tu nie działa. Jedziemy tam na stację? Nie, tam dalej chyba już nie ma parkingu, nie? Czy jest? Tam dalej jest, dobra. Jedziemy tam, no. A my nie mamy czasu, bo już i tak jesteśmy po terminie. Już wiem, że nie zdążę z tym towarem, nie? Przez te sytuacje, słuchajcie, jak na przykład szukanie tutaj miejsca na spanie, ja już wiem, że nie będę na czas. Kurde. Że nie przekonamy się, jaka jest premia, a jeszcze będzie kara za uszkodzenia. To by było ciekawie. Także niestety, widzowie, niestety. Życie. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. No ła, ła, no ła, no wiem, że zmęczony, no co ja poradzę. Jak parkingi tu nie działają, zobaczcie, no próbuję się wyspać. Co, i tu też nie działa? Serio? Ej, bo się wkurzę zaraz. Teraz to mnie wkurza, bo ja w tym momencie, słuchajcie, czas marnuję. Na szukanie parkingu zamiast... Zobaczcie, nie działają parkingi. Powinno to też być tak ręcznie trochę do zrobienia, że się kładę i... No nie działa, widzicie? Retarder mi się. Wiecie, ile ja czasu teraz na te pierdoły tracę, nie? Będę godzinę w plecy przez to. Już myślałem, że mogę spać, a nie mogę. Zobaczcie, nie działa pieprzony parking. To nie moja wina w tym momencie. I zaraz jeszcze mi mandat dadzą, nie? Nie, teraz jestem zły, bo powiem wam tak, ja... Aha, jeszcze o gościa zahaczyłem. No dobra, życie. Teraz jestem naprawdę zły, bo to nie jest sytuacja, wiecie, ode mnie zależna. Ja marnuję czas, żeby zdążyć na czas z dostawą. Jeżdżę jak debil po parkingu i szukam, gdzie działa parking. I zobaczcie, nigdzie mi nie chce działać parking. I co ja mogę w tej sytuacji? No nic nie mogę, tak? Teraz tam spróbujemy. Widzicie? No nigdzie. Uff. W końcu, w jednym miejscu. No nic, teraz już grzejemy, ale to już jest i tak przesądzone, nie? To już jest przesądzone, bo mamy, widzowie, na 11 dostarczyć towar. Więc teraz już wiadomo, że nie zdążymy. Nie wiem, o, Helga zarobiła, ludzie, Helga zarobiła. I awansowała. No widzicie, Helga zrozumiała moją aluzję. Już nie tankujemy. Słuchajcie, mamy godzinę spóźnienia. Pudziwa. No przez to, no przez to, że źle skręciłem tak naprawdę, nie? Także przez to też będziemy mieli, słuchajcie, jakiś mandat, nie? Znaczy mandat, karę za dostawę. Tak, już teraz to mam w nosie akurat. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ograniczenia prędkości w tym momencie mam totalnie w nosie. Skręć w lewo, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Godzinę czasu straciłem na szukaniu miejsca parkingowego. Nie wiem, czy to jest wina DLC, czy tam promocja. No wiadomo, że nie można mieć pretensji do twórców. No ale zobaczcie, jak to jakby całą rozgrywkę popsuło. No bo jednak wiecie, mieliśmy
Chociaż na pocieszenie prawie 40 tysięcy Scarlett mi zarobiła. No to już jestem pocieszony, nie? To już mi humor poprawiło. Natomiast, no bo chociaż ja nie zarobię, będzie jakaś tam kara, no to chociaż pracownik za mnie zarobi, nie? Ale wiecie, 13 mi się nagle zrobiła. I w sumie 2 godziny po czasie. Nigdy więcej ciężkich ładunków, bo one są tak nieprzewidywalne, że nie da się nadgonić. Już nie ma szans, no mamy 400 km do celu, jakbym się może mocno sprężył. Jest jakaś tam iskierka nadziei, no ale to bym musiał jakiś, nie wiem, zwykły towar wieźć. Przygrzać na 120, no to bym dał radę, no a z tym to nie ma szans. I tu się nawet więcej jak 9 dych i tak nie rozpędzimy chyba. Trzeba próbować, wiadomo, walczymy, słuchajcie, do ostatniej kropli krwi, jak to się mówi. Nie poddajemy się. Słuchajcie, ja jakby, no, nawet gdybym miał challenge jakiś, w tym odcinku akurat nie miałem, a ja umiem przegrywać, to nie ma akurat problemu, tak? To jedynie nie lubię sytuacji, w których coś jest ode mnie, jakby nie... Wiecie, kiedy ja bym dał ciała, no i oczywiście to, że na przykład nie zdążymy na czas, główny powód jednak, no ten podstawowy, ten czas, który nam brakuje, to jest ten czas, że źle skręciłem. I tu jest w 100% moja wina. Natomiast w momencie, gdy ten czas mieliśmy i tak na styk i byśmy pewnie zdążyli, no gdybym nie szukał jak debil parkingu, czyli to już nie ode mnie zależne, tak? To już jest sytuacja, która nie zależy ode mnie i to już mnie wkurza, nie? Bo rozumiecie chyba tą różnicę, co mam na myśli, nie? Że jeśli coś jest ode mnie zależne, spoko, nie? Już sobie nawet lewym pogrzejemy, no zobaczymy, spróbujemy. Troszkę realizm schowamy w kieszeń, ale i tak tutaj się niewiele zmienia, bo te 7 minut, co się zmieniło, to wiecie, to nic nie zmienia tak naprawdę. Ale full focus może na drodze i zobaczymy. Będę patrzeć na GPS-a, gdzie mam jechać. Ja po prostu nie lubię takich sytuacji, że... A lewej. Że no jednak mam dobrze tą trasę rozplanowaną. Jest wszystko super cacy, a godzinę tracę, bo tracę na szukanie miejsca działającego parkingowego. Nie, że parkingu, tylko działającego miejsca parkingowego, nie? To jest różnica. Ło, już myślałem, żeby zahaczał te słupki z wrażenia. Także to, ta sytuacja mnie tak najbardziej, można powiedzieć, wkurzyła w tym wszystkim. To, że ja sam, wiecie, źle skręciłem, no nie, no po prostu, no to jest mój błąd, tak? I tu umiem to przyjąć na klatę, bo przyznać się, popełniłem błąd, luzik. Takie sytuacje, które są w 100% ode mnie zależne, no trudno, no przegrałbym, nie? Mam nadzieję tylko, że nam paliwa starczy. Powinno starczyć. No wiecie, godzina czasu w tym momencie, no jest jeszcze... Jeszcze coś, niecoś może się zmienić, albo być niewielka różnica. Im mniejsza, tym mniejsza kara, no to też o to walczymy. Też mi tu jakby o tą karę w tym momencie nie chodzi. Bardziej o sprawdzenie tego testu, bo wiecie, drugą rangę awansowaliśmy dostawę na czas, tak? I jeśli bym tą dostawę naprawdę zrobił na czas, czyli w maksymalnym terminie, w którym mam dostarczyć, to wtedy bym widział, ile jest za to premii. Rozumiecie, że na tej tabelce końcowej będzie to dokładnie napisane. A jeśli nie zrobię w ogóle na czas, to nie dowiem się, ile mam premii, no bo nie będę miał premii. Proste. Teraz nawet mandat mi wisi tak naprawdę. O, czekajcie, bo się rozbujałem nawet. I schodzi z czasu. No, 7 km nie chodzi. I teraz ubywa czas.
Jeszcze 45 minut różnicy mamy. Ale to będzie fuks, jak my zdążymy na czas, co do minuty. Słuchajcie, 45 minut, widzowie. Jeżeli, drogi widzu, oglądasz do tego momentu, to śmiało daj znać w komentarzu, czy dam radę, czy nie dam rady. Teraz już nie patrzymy, czy dostanę mandat. Nie wyłączam mandatów. Niech to będzie mój koszt, trudno. Mam pełen fokus na drogę. W zasadzie na wszystko, co robię. O! Kierowca Aurora, coś. A to nie była ta, co. O, miasto Sewilla, pięknie. Pewnie będą jakieś światła. Widzowie, 20 minut. Trzymaj się lewej strony, a następnie zjedź w lewo. Dobrze, 20 minut i 15, 35 minut. Zjedź w lewo. W lewo, w lewo, w lewo. Gościu, spierdalaj. Trudno, nie widzieliście, nie słyszeliście tego, co powiedziałem. Znaczy ja powiedziałem, że tam sobie wcześniej ktoś spierdział. Słuchajcie, 35 minut, moi drodzy. No to co robię, to powiedzmy, że nadrabiam swój błąd, tak, że źle skręciłem. Trzymaj się lewej strony. Ja zazwyczaj wolę czepiać się swoich błędów, a tak obiektywnie, no jednak więcej czasu straciłem na swoim złym skręcie niż na tym szukaniu parkingu, nie? Chociaż mogłem. Wprawdzie. Też nie pomyślałem, widzowie, ale nie lubię oszukiwać. Bo to byłoby oszukiwanie. Bo wiecie, że mogłem wyłączyć tą symulację zmęczenia i jechać dalej. Nie byłbym się nie martwił, ale szczerze wolę robić to no jednak uczciwie. Tak. W taki sam sposób, jak każdy z was by mógł to robić, bez ułatwiania sobie, a jednocześnie mieć te emocje, czy zdążę. I to są, myślę, że jak najbardziej zdrowe emocje w tym momencie. To nie jest ciśnienie, bo wiecie, przegram, trudno, ale lubię taką rywalizację i tak sobie obserwuję ten czas, który nam maleje. I właśnie. Trzymaj się lewej strony. Poczułem, że chciałbym to zrobić, nie? Często takie niemożliwe rzeczy dla mnie są bardzo kręcące, nie? I wolę w ten sposób, niż pójść na łatwiznę i sobie tam, wiecie, jakby ten czas bym dodał, bo bym po prostu nie szedł spać. Bez sensu. Trudno, o Jezu, 5 tysięcy dają tu mandatu, słuchajcie. Trudno, no. Trudno. Nie będę jechał 60-ką. I nie będę zwiedzał widoków, wybaczcie, widzowie, bo mamy cały czas czas, który nam schodzi i bardzo dobrze, a my musimy po prostu go jeszcze bardziej mu pomóc zejść. Więc wyprzedzamy. Trudno, no nie będę mandatu trudno. Nie będę wyłączał mandatów, nie ma opcji. Tu 60-kę to chyba ktoś na łeb upadł. Na trzech pasach. Czekajcie, lewy pas by się przydał. Bo my nie mamy czasu, widzowie. Dobra, lecę na lewy pas. O, i zeszło. A nie, jeszcze jest ograniczenie. Trudno, mandaty mandatami. Życie. Trzymaj się lewej strony, a następnie zjedź w lewo. Oj, 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 oj. Zjedź w lewo. Wiecie, co by to było, jakbym źle skręcił? To już naprawdę nam niewiele brakuje, bo brakuje nam 27 minut. Dobrze mówię. Przy 200 kilometrach to nie damy rady. To ja wam powiem szczerze, że tyle nie damy rady uciąć. W życiu nie damy rady 20 minut uciąć na 200 kilometrach. To
od razu wam mówię. Tym bardziej, że jest 2 godziny 40 do końca, także to już wiem, że nie dam rady, ale mimo wszystko próbuję uciąć tyle, ile się da. Też próbowałem, nie? Fajne takie emocje były. Wiem, już z góry wiem, że to się nie uda, ale mimo wszystko walczę do końca. Także w dzisiejszym odcinku, widzowie, no nie dowiecie się, ile można dostać premii za tego długodystansowca, tylko za dostawę na czas, no bo niestety czasu no nie dotrzymamy. To będzie chyba drugie zlecenie w historii, które będzie spóźnione. Pierwsze, pamiętam, moje spóźnione zlecenie w tej serii to było, gdzie przeliczyłem się ze spaniem. A to zlecenie, no to będzie spóźnione, no bo widzicie, raz źle skręciłem, godzinę szukałem parkingu. No i pewnie po części to odwiedzenie serwisu też bym do tego zaliczał, nie? Także tam straciłem dużo. O, widzicie, lada chwila się dostawy spodziewa, także... Już niestety mu lada chwila nie dostarczymy. Możemy jeszcze 15 minut starać się ściąć. Może jeszcze coś tam zetniemy, no ale... Ale wątpię. 25 minut to nie zetniemy na pewno. Szczególnie jadąc 100 na godzinę tylko. Oni się tu jeszcze wleką. No jak ich tu mam wyprzedzić, gałganów jednych? Kościu, jedź! Inder. To wy robicie, ten kempingiem blokuje. Lewy pas. Trzymaj się prawej strony. Dobra, mimo wszystko grzejemy, widzowie. Ile się da, to grzejemy. Jeszcze 140 km przed nami. Aha, uszkodzenie naczepy. Zahaczyłem o gościa, no trudno. No to będzie ewidentnie, słuchajcie, kurs dużych strat. Ponieważ no w sumie na mandatach to już nie wiem, czy nie 10 tysięcy się zaraz by uzbierało. Pewnie jeszcze kara, także no, oby tylko nie okazało się, że jest tak uszkodzony ładunek, że... Nie no, chyba tak nie jest. Aż takiej kary chyba nie dostaniemy, żeby kasy nie dostać za kurs. Widzowie, 15-17 minut. Czy ja nie wiem? Pozostało godzina 20. Ha, 11:39 mamy dostarczyć. To trochę gorzej niż sądziłem, bo liczyłem, że. Czyli 39, czyli widzowie, jeżeli 39. To 21 minut. Teraz jest dopiero 21 minut. 20 minut. Dobra, to już nie damy rady, to już wiem, że nie damy rady. Trudno. Możemy tylko próbować tyle nadrobić, żeby chociaż 10 minut spóźnienia było. Chociaż 10 minut spóźnienia. Piękny most. Ja wiem, żebym popodziwiał widoki z wami, bo chyba w Portugalię wjechaliśmy. Ale nie ma opcji, żebym ja tu 7 dych jechał. Trudno. Portugalię przywitamy, słuchajcie, mandatem, widzowie. Już mam to w nosie, no, co ja zrobię, no. 10 minut, widzowie, 10 minut. 10 minut różnicy. Jest spora szansa, słuchajcie. Jeszcze powiem wam, że może być tak, że co do minuty się wyrobimy. Teraz tak przygrzałem. Ja pierdzielę, widzowie. 5 minut. 5 minut. Jest szansa, że damy radę. Poza tym, że bramki przed nami. Po co te bramki na drodze stawiają? A to nie tu. A, to takie, dobra. Jak takie, to spoko. O Jezu, policja. No już niestety, to akurat... Widzowie, zdążymy!
zdążymy, przez to, że ludzi z drogi zepchnąłem, zdążymy. 39. Tu muszę jeszcze minutę nadrobić albo dwie, bo nie wiem, czy tam od razu dojadę, nie? Bo tutaj grzejemy, a tam będziemy jechali wolniej. Widzowie, damy radę. Damy radę na czas. To jest niesamowite. Słuchajcie. W życiu bym się nie spodziewał, że ja mogę dać radę. Zobaczcie, już widzimy punkt. 11.36, 35, a 39 była maksymalna. Ale jeszcze grzeje, póki się da, żeby na pewno dać radę. Widzowie. Pełen fokus. Ty autobusiarz. Nie, jadę prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Dobra, tutaj w prawo. Zjedź w prawo. Oczywiście, no nie możemy tutaj 90 wjeżdżać, ani 100, bo wiecie, żeby to się mogło źle skończyć. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwoneczko, już. Zdążymy, widzowie, naprawdę zdążymy. Ja w to nie wierzę, co ja zrobiłem. Ja teraz, wiecie, jak takie dziecko się cieszę, bo to był... Jednak emocje to jest to, co bardzo lubię, nie? Zresztą emocje, myślę, że każdego z nas na adrenalina, emocje to wszystko, każdego z nas napędza. Ja uwielbiam. Trzymaj się prawej strony. Naprawdę, widzowie, uwielbiam emocje i... To jest piękne. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. No niestety, widzowie, tu nie mogłem sobie pozwolić stać na czerwonym świetle. Nawet 10 minut przed czasem. Widzowie, 10 minut przed czasem ja to dostarczyłem. Rozsądnie nawet, słuchajcie. 10 minut przed czasem, okej. Kara za uszkodzenia 50 tysięcy, no trudno. Plus mandaty, zdychę pewnie, spoko. 700 expa w plecy, no to trochę gorzej brzmi. Nie wiem, no zobaczcie, że tak dużo tego expa nie wbiliśmy. Wniosek taki, że w przyszłym odcinku pewnie wbijemy kolejny level, a tego się też spodziewałem, ale premia za ładunek o wysokiej wartości, za dostawę na długim dystansie, za wprawę, ale nie jest nic napisane o dostawie na czas. Ciekawe. Ciekawe. No nic, moi drodzy, no taki sobie to odcineczek, tak jak obiecałem, pierwsze co to... Tych obu kredytów to my nie spłacimy, widzowie, bo nie mamy tyle kasy. No nawet jak tamten, to też nie. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy. To może sobie kupię ciężarówkę, widzowie. O, ale to w przyszłym odcinku. Na początek przyszłego odcinka kupię sobie ciężarówkę, już pojadę swoją. Albo zrobię jakąś... No zobaczymy. Jeszcze zobaczymy, co zrobię. To w następnym odcinku. Trzymaj się, drogi widzu. Do następnego. Cześć.